serdecznie. Za chwilę minie godzina 17, a przede mną, tutaj przy mnie, poproszę o zabranie głosu księdza proboszcza parafii pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, księdza Ireneusza Bratkę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chwilę nie jedźcie, czekajcie, moment. Moi drodzy, 800 lat temu na to miejsce Pan Bóg przysłał siostry norbertanki i one z małej miejscowości zrobiły ośrodek, który promieniował sławą nie tylko na całe Pomorze, ale na całą ówczesną, najjaśniejszą Rzeczypospolitą. My dzisiaj razem z panem burmistrzem Jerzym Żurawiczem pragniemy wszystkich bardzo serdecznie przywitać na jubileuszowej biesiadzie. Ta biesiada, nie bójcie się, ma trzy odsłony w takim samym wymiarze. Dla kogo brakuje teraz miejsca przy stole? Dokładnie za godzinę rozpocznie się tak samo, z takim samym poczęstunkiem, z taką samą zabawą. Dlatego też wszystkich pragnę uspokoić. Ale jak wielki jubileusz, to wszystko powstańmy teraz i rozpocznijmy od hejnału wielkiego jubileuszu. Wszyscy wstajemy. Bardzo proszę pana burmistrza Jerzego Żurawicza, aby do wszystkich tu zebranych skierował kilka słów. Bardzo serdecznie państwa witam. Tak licznie przybyłych na dzisiejsze uroczystości. Jest to kolejny dzień wielkiego jubileuszu 800-lecia sióstr norbertanek, które przybyły do Żukowa. Ja dzisiaj przed godziną dosłownie wróciłem z naszymi paniami z kół gospodyń wiejskich z Brukseli. Prezentowaliśmy tam właśnie kaszubszczyznę, prezentowaliśmy haw kaszubski, które siostry norbertanki tutaj w Żukowie wytworzyły i go po prostu rozsławiały. My też go przez dwa dni w Europarlamencie prezentowaliśmy. Także wróciliśmy szczęśliwi, zmęczeni, ale widzę, wszystkie panie dopilnowały, żeby dla państwa dzisiaj tego jadła jak najwięcej pozostało. Także jak ksiądz proboszcz powiedział, że w trzech odsłonach będzie podawane jedzenie, proszę się nie martwić, wszyscy otrzymają. I bawmy się do białego rana. Jak Bóg daje, sił starczy, a teraz kto ma, niech wstanie, chwyci pod piwek i wspólnie po raz pierwszy na cześć jubileuszu. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje Pan. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje Pan. Moment, moment, fajna adoracja. Patrzymy teraz. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje Pan. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje Pan. Żukowo, jeszcze raz, jeszcze raz. Niech ta gwiazda pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie. A kto z nami nie zaśpiewa, niech posołem zaśnie. A kto z nami nie zaśpiewa, niech posołem zaśnie. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niech tak żyje nam Żukowo. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niech tak żyje nam Żukowo. Niech żyje nam Żukowo.
jeszcze jeden i jeszcze raz. Sto lat niech żyje nasz Bóg. Sto lat niech żyje nam. I jeszcze jeden. Pragniemy wszystkich bardzo serdecznie przywitać na jubileuszowej biesiadzie. Ta biesiada, nie bójcie się, ma trzy odsłony w takim samym wymiarze. Dla kogo brakuje teraz miejsca przy stole? Dokładnie za godzinę rozpocznie się tak samo, z takim samym poczęstunkiem, z taką samą zabawą. Dlatego też wszystkich pragnę uspokoić. Ale jak wielki jubileusz, to wszystko powstańmy teraz i rozpocznijmy od hejnału wielkiego jubileuszu. Wszyscy wstajemy! Ogromne brawa dla trębacza wielkiego jubileuszu, pana Lucjana Sierpowicza. Bardzo proszę pana burmistrza Jerzego Żurawicza, aby do wszystkich tu zebranych skierował kilka słów. Bardzo serdecznie państwa witam. Tak licznie przybyłych na dzisiejsze uroczystości. Jest to kolejny dzień wielkiego jubileuszu 800-lecia sióstr Bertanek, które przybyły do Żukowa. Ja dzisiaj przed godziną dosłownie wróciłem z naszymi paniami z kół gospodyń wiejskich z Brukseli. Prezentowaliśmy tam właśnie kaszubszczyznę, prezentowaliśmy haw kaszubski, które siostry Norbertanki tutaj w Żukowie wytworzyły i go po prostu rozsławiały. My też go przez dwa dni w Europarlamencie prezentowaliśmy. Także wróciliśmy szczęśliwi, zmęczeni, ale widzę, wszystkie panie dopilnowały, żeby dla państwa dzisiaj tego jadła jak najwięcej pozostało. Także jak ksiądz prowost powiedział, że w trzech odsłonach będzie podawane jedzenie, proszę się nie martwić, wszyscy otrzymają. I bawmy się do białego rana. Jak Bóg da i sił starczy, a teraz kto ma, niech wstanie, chwyci podpiwek i wspólnie po raz pierwszy na cześć jubileuszu. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. Moment, fajna donacja. Patrzymy teraz. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Żukowo, niech żyje nam. Niech nam gwiazda pomyślności. Niech nam gwiazda pomyślności nigdy nie zagaśnie. Nigdy nie zagaśnie. A kto z nami nie zaśpiewa, niech posołem zaśnie. A kto z nami nie zaśpiewa, niech posołem zaśnie. 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam Żukowo. 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam Żukowo. Niech żyje nam, niech żyje nam. Zrobił szczęściu pomyślności, niechaj żyje nam. I teraz uwaga. I jeszcze jeden, i jeszcze raz. 100 lat, 100 lat, niech żyje. Dary, które koło gospodyń wiejskich przygotowały, i naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi.
przez Chrystusa Pana naszego. Błeże przeżegni! Macie na to 45 minut. A jak się Państwu podoba nasza maskotka? Od dzisiaj to jest oficjalna maskotka Żukowa. Ci, którzy mogą, to spożywają, a inni śpiewają razem z zespołem wspaniałe przeboje, które dobrze znamy. Proszę Państwa, przed nami Tomasz Dorniak z zespołem.